Magi, życie, witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Trzaska ma. Oczywiście mam dzisiaj gościa. Gościem już znanym jest tancerka i choreograf Karolina Kroczek, Dzień dobry. która dzisiaj będzie towarzyszyła mi w zajęciach ruchowych. Obiecała, tak jak już Państwo pamiętacie, ci, którzy oglądali program że troszeczkę ćwiczyłyśmy, że troszeczkę pokazywałyśmy, jak naprawić zdrowie ruchem. Karolinka, Ty masz bardzo duże doświadczenie w ruchu, prowadzisz, jesteś trenerem, więc prowadzisz swoje zajęcia, ale też w pewnym sensie może ten ruch posłużyć zdrowiu. Prawda? Ogólnie ruch służy zdrowiu, ale na przykład w jakimś sensie rekonwalescencji. Różne osoby y, są zaawansowane w tym ruchu. Niektórzy w ogóle się nie ruszają, ponieważ uważają, że przejście na przykład nie wiem, z domu do sklepu czy do pracy zupełnie im wystarczy, ale jednak zdrowie się o swoje upomina. I co wtedy robić? Przede wszystkim e, na pewno jest takie powiedzenie, że ruch to zdrowie, i ono jest na pewno prawdziwe. I nawet możemy sobie pomyśleć o takiej rzeczy, że kiedy cokolwiek się dzieje z naszym ciałem nie tak, to lekarze zapisują rehabilitację ruchową, czyli ten ruch, można powiedzieć, nas uzdrawia. Oczywiście w takim zakresie bezpiecznym dla każdego, i każdy musi sobie to dostosować do swoich własnych możliwości i potrzeb, czyli się nie przeciążać, nie przemęczać ale myślę, że w takim jakby zakresie dla każdego człowieka normalnym to powinno być tak, że chociaż raz dziennie się zmęczymy, tak, tym mhm. ruchem. Ale zobaczcie, zima, ludzie są bardzo powolni, prawda, no bo teraz mamy taki spadek troszeczkę i ciśnienia i w ogóle takich różnych ruchowych właśnie działalności nie chce się bardzo często, mhm. prawda, na przykład, siedzimy teraz przed telewizorem i otuleni jakimś kocem, albo no w ciepłym pomieszczeniu. No, mhm. różnie to jest. I co robić chociażby, żeby właśnie siedząc na tym kanapie, fotelu, teraz przy, przy tym stole, jak my siedzimy, co możemy zrobić, żeby chociażby coś uruchomić, żeby mhm. wykorzystać tą chwilę aktywnie, żebyśmy mogli wykorzystać ten czas? Mhm. No właśnie, to co powiedziałaś, jest zima, i głównie siedzimy. Więc już samo to siedzenie w pewnym sensie jest, jest dla naszego ciała problematyczne, ponieważ ciało nie jest przyzwyczajone do przebywania non stop w tej samej pozycji, tak? I teraz pierwsze, co, o czym sobie myślimy, o, na przykład ja siedzę, mam założoną nogę na nogę, i zazwyczaj jest tak, że zakładamy cały czas tą samą nogę. Na nogę, bo to na ładnie nogę, nie wygląda. Ponieważ, raz, że tak. ładnie wygląda, a dwa, że się przyzwyczailiśmy. Więc, pierwsze co myślimy już od razu, jeżeli ktoś siedzi noga na nogę, to zmienia. Tak. Zmienia po prostu, <grym> dlatego że ciało powinno, powinniśmy dążyć do równowagi. Tak? Mamy pewne nawyki. Cały czas używamy prawej ręki, jeżeli ktoś jest praworęczny, lub lewej ręki, jeżeli jest leworęczny. I to wszystko wpływa na to, w jakim stanie i w jakiej równowadze jest nasze ciało. E, więc prawdopodobnie mamy jakąś część bardziej rozwiniętą, drugą mniej. Więc druga rzecz, którą polecam, jeżeli ktoś ma myszkę po prawej stronie komputera, <grym> przepinają sobie na lewą stronę. Naprawdę, to się wydaje bardzo Ktoś mało. powie, tak, no utrudniać sobie życie po co? Tak, to nie jest kwestia utrudnienia sobie życia, to jest tylko kwestia tego, że jeżeli przez cały czas pracuje nam prawa ręka. Bo wydaje się, że jeżeli pracujemy mm -hmm. myszką, to jest żaden ruch. Tak, żaden ruch. To tak jest tak ruch. by się wydawało, wiesz? To jest cały czas napięcie tak naprawdę mm -hmm. mięśni, które muszą tą rękę utrzymać. To po prostu zmieniamy e, i ćwiczymy w tym momencie rękę lewą. tak? Jeszcze ja się uśmiecham, bo od razu przychodzi na myśl, czyli w razie czego pilot przekładamy w drugą rękę od telewizora, na przykład, tak? albo nie wiem, filiżankę lub szklankę z wodą też, prawda? Tak, to są proste rzeczy, które możemy robić na co dzień i które spowodują, że nasze ciało będzie działało w troszkę większej harmonii. Teraz druga rzecz a propos harmonii, jeżeli pracujemy, zazwyczaj jak siedzimy, no wydaje nam się, że to jest no tak. najlepsza pozycja do pracy, <laughs> a jest przed komputerem, no to już w ogóle mi... tak się <laughs> coraz zagłębiamy, niżej, coraz prawda? Więc pierwsze, co robimy, to wyciągamy sobie cały kręgosłup. I wyobrażamy sobie, że ponieważ dobrze jest, jeżeli siedzimy na czymś twardym, tak? Na fotelu, to fotel nie jest koniecznie e, najlepszym bardzo komfortowym miejscem. miejscem dla naszego ciała, chociaż nam się wydaje, że tam możemy się rozłożyć, ale ta, ta pozycja nie jest mhm. najlepsza, więc staramy się siadać na czymś e, w miarę możliwości twardym. Wyciągamy kręgosłup do góry. I teraz wyobrażamy sobie, że się odpychamy od pośladków w górę, tak? W ten sposób uaktywnimy. Też dół brzucha mm -hmm. automatycznie czujesz? I tak, czuję. Tutaj od razu wszystko mi idzie w górę. Także tak faktycznie możemy wykorzystywać czas, gdziekolwiek siedząc, prawda? Dokładnie. I teraz o czym myślimy? Właśnie o dolnym mięśniu brzucha, który powinien być trzymać e, 30% napięcia cały czas, mm -hmm. jeżeli siedzimy, 30% to nie jest dużo, czyli to, to nie jest. To czas tak... nie jest dużo, ale jak się tak człowiek spina, prawda? To w tym momencie już od razu uczuć. I to są też te ćwiczenia izometryczne, tak? Tak to dokładnie. Się nazywa. To jest też metoda, którą wprowadził Józef Pilates, i w tej chwili mamy technikę ćwiczeń pilates i ona mówi o tym, że w mięśnie głębokie brzucha właśnie cały czas powinny być w tym 30% napięciu. Czyli musimy wchodzić tak na wdechu? Nie, to jest 100%. A to jest 100%? To jest 100%, więc jeżeli wszystko zaciśniemy, to długo nie wytrzymamy. Nie wytrzymamy. A te 30% jesteśmy w stanie trzymać cały czas i to jest taki gorset wokół naszego kręgosłupa, który pozwala nam stabilizować ten kręgosłup. Więc jak już mamy sobie tą pozycję, kiedy wyciągamy cały kręgosłup, to teraz e, polecam to kilka razy dziennie, nie raz na rok, tylko kilka razy w ciągu dnia. A żeby, bo to w sumie nas kosztuje, prawda? Siedzimy tak. i nagle się prosimy o to, żeby po prostu tak? skleść sobie się. z tyłu łokcie mhm, w tak, ten właśnie. sposób. No. I teraz spróbować odwieźć barki jeszcze do tyłu, czyli klatka Aha. piersiowa idzie do, idzie do przodu. No dla pań to całkiem dobre ćwiczenie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Bardzo przede, dobra ćwiczenie. przede wszystkim kompensujemy ruch, który robimy e, przez cały dzień, czyli ten odwrotny. Zrobimy się, tak. Tak, to e, pierwsza rzecz e, o co chodzi w tym garbieniu się, tak, chodzi o to, że e, generalnie ruch e, rąk mhm. jest skierowany do przodu, w związku tak. z czym w tym miejscu jest dużo napięcia, ponieważ jest no cały czas co nas bo, Ramiona bolą, prawda? Ramiona szyja, tak? W związku z czym kilka razy dziennie musimy ten ruch skompensować, czyli zrobić ruch odwrotny do tego, niż e, przez cały mhm. dzień nasze ciało jest przyzwyczajone, czyli właśnie otworzyć e, barki tak. mhm. e, do tyłu. Tak. Co jest odprężyć. jeszcze bardzo dobrym pomysłem? To to, żeby również pomyśleć o tym, w jakim stanie jest nasza szyja, która jest zima, tak? Jest zima właśnie. Jest zima. Chodzimy w opatulkach i pierwsze co wychodzimy, czekamy na przystanku, nie wiem, mhm. wychodzimy jest zimno. Robimy jest tak. Kur tak. kurczymy. No bo organizm się kurczy, tak, prawda? Automatycznie tak. Automatycznie te mięśnie ciepło. się ściągają. Może, mhm. może dochodzić do tego, że, o, że cała szyja może boleć po prostu z napięcia. Więc robimy bardzo proste ćwiczenie. Splatamy sobie dłonie, zakładamy sobie te mhm. dłonie e, za głowę. Tak. I teraz tak, łokcie idą jak najbardziej do boku, a czubkiem głowy staramy się przepchać dłonie jeszcze dalej. Mhm. No faktycznie, szyja działa, tak? Nie dość, że Kręgi wyciągamy szyjne. cały kręgosłup mhm. szyjny to jeszcze w dodatku y, pracujemy nad tym, żeby te mięśnie się wydłużyły, ale i wzmocniły. I faktycznie, łopatki tutaj, wszystko czuć. Wszystko pracuje, staramy się jeszcze barki mocno mm -hmm. w dół, tak jakby 10 kg na e, barkach. I to jest takie ćwiczenie, które można wykonywać przez parę sekund mm -hmm. i później e, Ale rozluźniać. wiesz co, zobacz, bardzo często jest tak, że jak ktoś nawet siedzi przed tym telewizorem, czy w ogóle w pracy, prawda, odchyla się tak na tym fotelu, i właśnie zakłada tak ręce, mhm. prawda? Zupełnie tak bezwiednie. O, bo to jest taka jakaś pozycja odprężająca. I widziałam właśnie, przeważnie panowie to mają. Mhm. Wiesz, panie, się jakoś... <grafy> ale panowie tak mają. Zauważyłam, że właśnie e, całkowicie idzie do tyłu, prawda? I właśnie tak, tak mhm. ręce. Tak, a to jest bardzo naturalne, dlatego że w, w ciągu dnia nasze ręce zazwyczaj są skierowane w dół. Więc również to jest mięśnie muszą odpocząć po prostu od tej pozycji. E, dzieci to też bardzo naturalnie e, robią, ponieważ często jak śpią, my też tak e, czasem reagujemy, że jak śpimy na plecach, ręce, ręce idą do górę, góry. Prawda. W tym momencie otwiera nam się mostek, rozluźniają się mięśnie, mhm. które przez cały dzień e, były spięte, tak? E, tutaj jeszcze, a propos, zaczęliśmy e, mówić o czubku głowy, więc bardzo podobne ćwiczenie, też parosekundowe, tak naprawdę. Polecam właśnie takie ćwiczenia, które nie musimy naprawdę mieć 3 godzin w ciągu dnia, wystarczy parę sekund i w każdym miejscu. Również sobie splatamy dłonie i teraz Aha, kładziemy na czubku głowy. Ręce naturalnie prawdopodobnie będą spadać nam w dół, bo są mhm. dosyć ciężkie, ale czubkiem głowy odpychamy dłonie do góry. No tak, to od razu szyja idzie w górę. Szyja idzie Taka. w górę, a czujesz cały kręgosłup? No wiesz co, tak powoli coraz dalej. No właśnie, powinniśmy no. czuć coraz, że odpychamy ten czubek głowy o coraz bardziej. Bo to też biednica działa, tak? Dokładnie, to jest właśnie to, co Czyli powinniśmy. Czyli niby odpychamy głową, a biednica i cały okręgosłup działa, więc uruchamiamy się po całości. Kręgosłupa. Znowu okazuje się, że nasz mięsień brzucha tutaj musi tak, współpracować. Tak, tak. Mięśnie pleców mhm. również, bo chcemy coraz wyżej sięgnąć tak. do dłoni. I no praktycznie i... ruszamy się, tak. no, no wszystko się ruszamy. I w ten sposób parę sekund. Mm -hmm. Teraz jeszcze jedna rzecz, e, o, która jest bardzo ważna dla kręgosłupa, to są skręty kręgosłupa. Mm -hmm. Teraz jeżeli raczej. mamy krzesło, e, mm -hmm. to fajnie, bo mamy oparcie i możemy sobie pomóc w ten sposób, że sięgamy za oparcie Aha. i pomagamy sobie skręcić kręgosłup, tak? Tutaj jeżeli chodzi o głowę, ona musi być w kierunku skrętu skręcona. A nie odwrotnie. W moim przypadku mm -hmm. patrzę za siebie, tak? Teraz kręgosłup. W, w całej długości wykonuje minimalne rotacje, które pomagają nam w wytworzeniu przestrzeni pomiędzy kręgami, dlatego że bóle kręgosłupa to jest często po prostu ogromna Zgniatanie, kompensacja tak? Tak? I, I chodzimy, każdy krok dla naszego kręgosłupa jest wstrząsem. Więc jeżeli tej przestrzeni pomiędzy nie ma, to po prostu um, kręgi o siebie trą lub uderzają. To jest oczywiście dosyć uproszczone, mm -hmm. ale, ale dobrze to e, w taki sposób sobie uświadomić. Więc jeżeli robimy te skręty i powiększamy tą przestrzeń, mm -hmm. to dokładnie tak jak możemy mówić o mm, amortyzacji, tak jak w samochodzie, tak. w rowerze mamy amortyzatory, więc po prostu wspomagamy nasze amortyzatory. Czyli nawet jak siedzimy i sobie tam tak robimy, prawda, bo nieraz tak mhm. niektórzy mają, albo właśnie tak, prawda, to to wszystko faktycznie rozróżnia nas. Zawsze tak. jeśli jest praca, nie wiem, bardzo męcząca, umysłowa, no bojętnie, ale czasami się mówi, a praca umysłowa, co to jest za praca, prawda, no wiemy o tym, że bardzo człowiek się spina i wszystkie mięśnie e, aż bolą, ale właśnie w ten sposób też możemy sobie pomóc. Tak, ja, ja również, jeżeli chodzi o te skręty, to polecam. And, y, taką pracę ze swoim kręgosłupem dosyć jednak statyczną, czyli nie, ra, już nie daj Boże raz na rok, jak zaczniemy wyrywać Aha. sobie kręgosłup w prawo i lewo. I wtedy się ruszać i ra wtedy jest dramat, tak. Tak. tak? Tylko naprawdę spokojnie zobaczyć, ile tak naprawdę mm -hmm. mogę się skręcić. Ale to chwilę... w każdym momencie, słuchaj, Dokładnie. siedzimy w pracy czy gdziekolwiek, właściwie te ćwiczenia właśnie izometryczne, prawda, czy takie właśnie dostępne w każdej sekundzie, one są proponowane w każdym momencie naszego życia, tak? Mhm. Jedziemy autobusem, samochodem, no tutaj trochę gorzej, jak prowadzimy, ale nawet... Y czy gdziekolwiek, nie wiem, siedzimy, możemy wykorzystywać e, właśnie na spinanie się i na ćwiczenia od środka. To nie od tyle, wewnątrz. że możemy, tylko powinniśmy. Nawet są e, już firmy, które wprowadziły obowiązkowe ćwiczenia dla swoich pracowników. E, o odpowiedniej to na pewno porze. było w Japonii. E, <suszy> <suszy> tak, żebyś wiedziała. Tak. Dlatego, że to po prostu da nam większą efektywność później w pracy. Tak, to właśnie te przymusowe skakanie tak nieraz prawda, było <laughs> widoczne, że nagle przerwa na 3-5 minut, tak? I całe biuro skacze macha rączkami i się bawi, trochę to dziwnie wyglądało, ale jednocześnie faktycznie daje to ruch i ja bym powiedziała, resetuje trochę mózg, prawda? Dokładnie. I człowiek się odpręża. W tym resetuje wszystkim. mózg, ale też dotlenia mózg, więc ten mózg po, takich, po takiej serii ćwiczeń będzie działał nam dużo sprawniej. Czy słuchaj, pajacyki nie są głupie, tak? Nie są głupie. <gry> żeby właśnie pajacyki robić, czy, czy jakieś tam inne e, ćwiczenia, chociażby po to, żeby się odprężyć i po to, żeby lepiej za chwilę funkcjonować. Dokładnie. E, w zasadzie to jest e, wszystko, co robimy, to powinniśmy robić dla siebie. Nie, nie, to nie chodzi o to, że będziemy teraz się męczyć i mm -hmm. stresować tym, że musimy pójść koniecznie na dwie godziny siłowni, koniecznie na trzy godziny aerobiku. E, wystarczy naprawdę prostu. A potem to wla, minimum. wraca ledwo, ledwo. Tak. Mało tego, wróci ledwo, ledwo, to już więcej nie pójdzie. Albo tak, pójdziesz na tak. następnym razem za pół roku, tak? Więc e, róbmy, mierzmy też siły na zamiary i róbmy rzeczy przede wszystkim dla, dla siebie. E, obserwujmy, czy to nam pomaga. Karejnko, niestety musimy kończyć tą część programu. E, zapraszam Państwa po krótkiej przerwie i będzie niespodzianka. Będziemy kontynuował bardzo ciekawy temat. A teraz zapraszam na krótką przerwę.